Bystra to przede wszystkim pierwszy polski w pełni półprzewodnikowy radar. Radar wysokomobilny, bo wszystkie nasze rozwiązania, które proponujemy dla systemów OPL, są rozwiązaniami mobilnymi, gwarantującymi wysoką przeżywalność, a przez to gwarantujące wysoką przeżywalność wojsk, które te systemy chronią, i umożliwienie im działania w warunkach bojowych, a także wykonywania zadań bojowych. Radar jest ważny dla PGZ-u, bo tak jak już wspomniałem, jest to pierwszy w pełni półprzewodnikowy radar, który otwiera drogę do kolejnych rozwiązań. Mam nadzieję, że niedługo na kolejnych edycjach MSPO pokażemy inne rozwiązania bazujące na tej technologii, chociażby radar, wielofunkcyjny radar kierowania ogniem do systemu NAREW. Radar, który za mną stoi, to radar o wielu możliwościach. Tak naprawdę są to trzy radary w jednym. Jest to radar wskazywania celów, radar do wykrywania helikopterów w zawisie, ta tylna antena, a także specjalność polska, w tej chwili polskiego przemysłu, radar wtórny, czyli system IEW w identyfikacji strójobcy, który także na tej gorocznej edycji zgłaszamy do Defendera. Radarem Bystra pokazujemy, że dołączamy do czołówki światowej w zakresie tej technologii, ale to nie tylko radary. Systemy przeciwlotnicze to przede wszystkim systemy uzbrojenia, systemy dowodzenia. Tu obok Bystrej mamy wyrzutnie rakiet Grom na podwoziu samochodu Żupr Poprad. Też realizowany jest w tej chwili bardzo duży kontrakt o wartości ponad 1 mld zł dla Wojska Polskiego na 77 takich zestawów. W tej chwili dostarczone jest chyba w okolicy 27 sztuk, także będzie realizowany nadal także urządzenie o bardzo wysokiej mobilności, bardzo działające zarówno w trybie autonomicznym, jak i w ugrupowaniu. To są kompetencje, które pozwalają także sięgnąć nam po bardziej zaawansowane rozwiązania. Mam tutaj na myśli system NAREW. W tej chwili jako PGZ, jako konsorcjum spółek PGZ jesteśmy w dialogu technicznym z Inspektoratem Uzbrojenia. No i mamy nadzieję, że to właśnie nasze rozwiązanie zostanie finalnie wskazane jako to, które będzie budowało polski system NAREW. Zdajemy sobie też sprawę z tego, że nie wszystkie kompetencje są na takim samym poziomie. Mamy kompetencje, jak wspomniałem, niekwestionowane w zakresie radarów, systemów dowodzenia. Brakowało jak zwykle tutaj rakiety krótkiego zasięgu. Tu sięgniemy po partnerstwo zagraniczne po to, żeby tę lukę na potrzeby systemu NAREW uzupełnić. Bardzo istotne jest, żeby każdy budowany system oparty był o system dowodzenia, nad którym panujemy. Dlatego też nasza propozycja przemysłu polskiego odnośnie NARWI zawiera w sobie bardzo istotny element, czyli narodowe rozwiązanie systemu C2, które będzie spajało wszystkie komponenty. Mamy kompetencje do budowy takich zaawansowanych systemów. Takie systemy dowodzenia w Wojsku Polskim od wielu lat są już w służbie. Na bazie tych doświadczeń chcemy zaproponować coś zupełnie nowego. Postępowanie prowadzone przez inspektorat, w tym postępowaniu bierze udział wiele firm, nie tylko PGZ. Każda z tych firm proponuje jakieś swoje rozwiązanie rakietowe. Co do samej zasady, co do naszej koncepcji, oferujemy rozwiązanie elastyczne. Na tyle elastyczne, że pozwalające na wpięcie do systemu dowodzenia różnych rodzajów rakiet, bo taka potrzeba może istnieć. Wiele rakiet krótkiego zasięgu ma różne warianty, chociażby podstawowe czy o wydłużonym zasięgu. I w tej naszej koncepcji tak, jak najbardziej przewidujemy możliwe stosowania rakiet różnych typów, czy jednostek kombinowanych, gdzie będzie rakieta podstawowa i rakieta na przykład o wydłużonym zasięgu. To, co przedstawiamy, jest, mówię, owocem naszych doświadczeń, a staramy się z drugiej strony
zaspokoić jak najlepiej oczekiwania użytkownika, oczekiwania Sił Zbrojnych RP. W zeszłym roku przedstawiałem tutaj taką prezentację, która pokazywała właśnie taki harmonogram dojścia do samodzielnej narwi. No, na to będzie potrzeba jeszcze parę lat. Mamy tutaj na myśli okres nawet do 5-6 lat, ale po tym okresie jesteśmy w stanie dostarczyć pierwszy gotowy zestaw z pełnymi zdolnościami bojowymi. W ten cykl musi wejść też wchodzi także okres badań, prób ogniowych, prób strzelaniem, co znakomicie wydłuża czas okres przygotowania zestawów. Równolegle także będziemy rozwijać i podjęte są już decyzje związane z rozwijaniem zdolności produkcyjnych. Wspomniał pan redaktor o 1500 rakiet. NAREP ma z założenia w systemie, do tego systemu przeznaczonym ma być około 1500 rakiet. Wyprodukowanie ich w cyklu chociażby nawet 10 lat oznacza 150 rakiet średniego zasięgu rocznie. Co przy dzisiejszych możliwościach jest jakimś wyzwaniem, ale rozłożone odpowiednio w czasie nie jest takim wyzwaniem strasznym. Jako PGZ szykujemy się do tego, tak jak powiedziałem, planowane są odpowiednie inwestycje, głównie zwiększenie mocy produkcyjnych samego Pidradwaru, zwiększenie mocy produkcyjnej Jelcza, bo pamiętajmy, że system NAREW to są setki podwozi samochodowych, które muszą być wykonane, bez tych podwozi nie ma systemu mobilnego. W związku z tym tutaj też będziemy zwiększać potencjał. No i oczywiście rozbudowa zaplecza do produkcji rakiet. Wiele w tej chwili takich programów jest realizowanych. Chociażby przykład budowy uruchomionej inwestycji do serwisowania rakiet NSM, no ale jest to inwestycja podobnego pokroju, mam tutaj na myśli WZT Zielonkę, podobnego pokroju, także jesteśmy w stanie takim inwestycją sprostać. Pamiętajmy też, że PGZ to są spółki o wielu różnych możliwościach i w naszej koncepcji sprostania temu harmonogramowi czasowemu no, zbudujemy odpowiednią sieć kooperacji. Mamy rozpisany plan, jak byśmy chcieli w szybkim czasie wyprodukować wymaganą liczbę rakiet, jak podzielić potencjał spółek, jak podzielić pracę po prostu między nimi. Pamiętajmy, że PGZ to jest 17 tysięcy ludzi, to jest armia ludzi, która naprawdę jest w stanie zrobić bardzo wiele.